witajcie na kanale mojezdaniem.bez. Zapraszam Was dzisiaj na nowego vloga. Dzisiejszego vloga zaczniemy od naszego niedzielnego spaceru. I chcieliśmy się wybrać do Parku Chorzowskiego, ale okazało się, że są tam jakieś imprezy, w ogóle straszny tłum, nie dało się wjechać nawet od naszej ulubionej strony, gdzie parkujemy pod kapeluszem. Więc stwierdziliśmy, że pojedziemy do Centrum Chorzowa. I teraz za chwilę tutaj Wam pokażemy nasz spacer po Centrum Chorzowa. I okazało się, że w Centrum Chorzowa były dzisiaj jakieś koncerty. I był to koncert muzyki filmowej, taki na luzie przez jakiś band grany, także bardzo sympatycznie. Co prawda krótko byliśmy, bo ten koncert się długo zbierał do startu i potem wysłuchaliśmy, nie wiem, trzech czy czterech piosenek, bo coś się już zaczęło marudzić troszeczkę, ale całkiem sympatycznie udało nam się spędzić popołudnie na kawie i na lodach. I ja jestem zaskoczona, bo ostatnio właśnie przejeżdżałam przez Centrum Chorzowa i zobaczyłam, jak tam jest ładnie. Także jeżeli jesteście z okolicy, to polecam odwiedzić, dlatego że zostało centrum wyremontowane, są tam palmy i jest też tężnia, także można sobie pospacerować po centrum. Jak się robi porządki, to najpierw trzeba zrobić duży bałagan. Oto wszystkie moje torebki. Połowa, tamta część właśnie idzie do wyrzucenia. Pa, pa, torebki! Dzisiaj na obiad znowu ryba, ale inaczej. Jest to pstrąg łososiowy, który pokazywałam Wam niedawno w holu z Lidla. Był zamrożony, także przeżył do dzisiaj. I robimy go z mozzarellą i suszonymi pomidorami, do tego jakieś przyprawy do ryb, trochę czosnku granulowanego. Te dwa małe kawałki będą dla Zosi, dlatego że one, te końcówki nie mają ości za bardzo, a te środki mają wyczuwalne ości. Także teraz to wszystko zawijam i wsadzamy to do piekarnika, ja wiem, na jakieś pół godziny może. I po jakieś pół godziny w piekarniku tak wygląda nasz obiad. Frytki pomieszane z ziemniaczkami i ryba z mozzarellą i pomidorem. I fajne jest to, że ta ryba ma skórę, ale po upieczeniu fajnie się oddziela i skóra zostaje na tym sreberku, w którym było zapakowane, także mamy już do jedzenia bez skóry. Dzisiaj mamy nowy tydzień, kolejny poniedziałek. Ja właśnie jadę do pracy, jest 7:14 i chciałam Wam coś nagrać. Teraz wjechałam na kostkę brukową, nie wiem, czy w ogóle mnie będzie słychać. Ale słuchajcie, tak mnie swędzi nos, że całą drogę jadę i smarkam, kicham, trzymam się za nos. Także już prawie dojechałam na miejsce i nie udało mi się za wiele nagrać. Także to, co Wam chciałam opowiedzieć, pewnie opowiem innym razem. Może po południu, jak będę wracać z pracy, to mi się uda. A nawet na okoliczność tych nagrań się pomalowałam, żeby wyglądać trochę bardziej jak człowiek. Już sobie wszystko starłam tymi chusteczkami, także bez sensu wyszło. No, ale życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i ja, żeby to jakoś zaczarować,
Ostatnio mówię sobie, że nie jest poniedziałek, tylko fajniedziałek. I wiecie, jak człowiek sobie tak powie, to od razu jakoś tak trochę lżej się żyje. Także ja szukam miejsca do zaparkowania, a Wam życzę miłego tygodnia. Wyszłam właśnie z pracy. Poniedziałek był ciężki, dużo pracy. I jestem w szoku, jak jest ciepło na dworze, bo moja auto mi teraz pokazuje 31 stopni. W ogóle auto jest mega nagrzane, bo stało w słońcu. A my w pracy mamy klimę i była klima ustawiona teraz na 23, więc z takiego miłego chłodku wyszłam w taką saunę. Jeszcze na dworze, jak szłam w cieniu, to okej, ale teraz tutaj w moim samochodzie to po prostu się zdziwiłam, że jest tak gorąco, a ja rano idę z płaszczem, no ale płaszcz dobra, zdjęłam, natomiast jeansy, adidasy, no trochę mi ciepło. Ale ja nie o tym. Chciałabym opowiedzieć o tym, o karmieniu, dlatego że dostaję od Was dużo pytań a propos mojego powrotu do pracy, jak wygląda moje karmienie teraz. Więc stwierdziłam, że ponieważ dużo pytań dostaję, to nie będę każdej osobie z osobna odpowiadać, tylko nagram Wam o tym kolejnego vloga, dlatego że myślę, że ten temat może wiele z Was zainteresować. Na razie trudno mi to jakoś tak zbiorczo opowiedzieć, czy tak będzie dalej, ale no, doświadczenia mam z tygodnia jednego. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli zaczął się drugi tydzień, ale po tym pierwszym tygodniu to mogę powiedzieć tak, że dalej karmię cały czas. Nie odciągam żadnego mleka w pracy, chociaż na początku miałam takie obawy, czy nie będzie takiej potrzeby, ale nie. Nie chodzę z laktatorem, nie mam takiej potrzeby. Te 6 godzin wytrzymuję, tyle ile jestem w pracy. Natomiast jeśli chodzi o młodą, to ona zostaje z tatą i nie ma zostawionego żadnego odciągniętego mleka, czyli w trakcie, kiedy mnie nie ma, ona je normalne jedzenie. I na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że wtedy je dużo chętniej. Natomiast jeśli chodzi o pierś, to karmimy się w nocy i w nocy ona sobie zwiększyła częstotliwość. Momentami jest to co 2 godziny, a nad ranem to już jest prawie co godzinę. To jest jedna sprawa. Karmię ją przed wyjściem do pracy i to przed samym wyjściem, tak, że w trakcie ubierania mojego i tak dalej. Chyba tylko pierwszego dnia udało mi się w zeszły poniedziałek wyjść, tak, że ona się nie obudziła na moim wychodzeniu. A od wtorku już nie wiem, czy czuje, czy specjalnie się budzi, ale budzi się codziennie. W związku z tym dzisiaj na przykład było tak, że karmiłam ją o 5 rano, to jeszcze było na spaniu. I potem o godzinie 6.30, 6.40 ona się obudziła, jak ja się ubierałam. Zgłosiłam się na karmienie, no więc też ją jeszcze nakarmiłam. I ja wychodzę. Ona różnie, no dzisiaj już ponad nie poszła spać. Czasami idzie jeszcze spać na chwilę z Krzyśkiem. Chyba w zeszły czwartek czy piątek to w ogóle na tym cytru, jak ja ją karmiłam przed wyjściem, to zasnęła. I potem jeszcze spali, także tu już jest różnie. Natomiast to jest takie karmienie przed samym wyjściem, czyli o 5 i o tej 6 dzisiaj, 30-40. No i potem jak wrócę. No i porobiło się tylko tak, że jak wracam, to w zasadzie młoda już zaczyna wisieć na cycu. W związku z tym ja nie mogę zrobić nic. I to jest trochę upierdliwe, że ona po prostu jak mnie widzi, to jest tylko cycek, cycek, cycek. I co chwilę jest karmienie. Do tego stopnia, że wtedy nie chcę też jeść normalnego jedzenia. W zeszłym tygodniu, nie wiem, czy to był czwartek, czy piątek, to taki jeden dzień, kiedy ja wróciłam, jak oni byli w połowie jedzenia obiadu. No i jadła z tatą obiad, tam ryba, ziemniaki i tak dalej. Natomiast jak ja weszłam do mieszkania i ona mnie zobaczyła, to rzuciła tym obiadem, nie chciała już więcej jeść, tylko chciała cycka. W weekend, chyba w sobotę było tak, że też nawet śniadania nie chciała, obiadu nie chciała, tylko cały czas cycek. Także jak mnie widzi, to dużo mniej chętnie je normalne posiłki. Natomiast jak jest z tatą, to po prostu nie ma wyboru, musi się najeść normalnym jedzeniem i wtedy je dużo więcej, dużo lepiej, dużo chętniej. Także nie wiem, no dzieci sobie to jakoś w magiczny sposób regulują i muszę powiedzieć, że ja próbowałam coś poczytać na ten temat, jak to jest, jak mama wraca do pracy. Natomiast nie planowałam odstawiać jej przed powrotem do pracy, bo właśnie czytałam, że dzieci jakoś same potrafią się zorientować, kiedy mama jest, a kiedy mamy nie ma i że jak mama jest, to chcą cycka, a jak mamy nie ma, to dają radę bez. I u nas to wychodzi
tak naturalnie. Właśnie w jednej książce tylko czytałam, żeby sobie rano zarezerwować czas, że dzieci tak jakby wiedzą, że mama będzie wychodzić i że rano chcą dłużej spędzić czas przy cycku, żeby sobie na wyjściu rano zarezerwować czas, żeby się nie denerwować, że się spóźnimy do pracy, tylko żeby mieć ten czas na karmienie. To też dla mnie jest dobre, tak? Bo wychodzę opróżniona, więc potem też jest mi łatwiej wytrzymać cały dzień. No i jak wracam, to tak jak mówię, ona sobie to odbija i po prostu wisi na cycku cały czas. Mam takie wrażenie, że już potem nawet jak nic za mnie leci, bo już jest wszystko wydojone, to chce się przytulać i chce być blisko. No, taka kolej rzeczy. Mam nadzieję, że to będzie się z czasem normować i z czasem jakoś tak bardziej naturalnie to będzie wyglądało. Natomiast na razie idzie nam dobrze. Ja nie mam żadnych problemów, nie wiem, żadnych zastojów, ani nic takiego się nie dzieje. Nie muszę odciągać w pracy, także tak to wygląda. No jakbym chciała odciągać w pracy, no to wtedy nie mogłam wychodzić godzinę wcześniej, bo to jest ta przerwa w zasadzie na karmienie, dzięki której ja wychodzę wcześniej z pracy. Natomiast jakbym odciągała w pracy, no to byłabym potem dłużej, no także coś za coś. No i tak jak mówię, nie zostawiam żadnego mleka w domu. Dlaczego nie zostawiam mleka w domu? No głównie dlatego, że Zosia nie bardzo pije z butelki, to znaczy w ogóle nie pije z butelki. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że ona nie chce. Nie chce ani mojego mleka odciągniętego, ani mleka modyfikowanego, ani nawet takiego mleka krowiego typu łaciate z kartonu. Po prostu żadnego mleka nie chce. W związku z tym po kilku próbach my się poddaliśmy i w zasadzie jedyne mleko, jakie ona teraz spożywa, oprócz nabiału, bo sery je czasami, to oprócz nabiału to mleko to jest moje mleko. No i ponieważ jego dosyć sporo, no to na razie stwierdziliśmy, że nie będziemy jej wmuszać innego mleka, bo to jest bez sensu. Także ja nie zgadzam się z poglądem, że zanim wrócimy do pracy, to powinno się dziecko odstawić. Mało tego, wiele poradników i instrukcji podaje, że nie powinno się w jednym czasie robić dziecku za dużo zmian w życiu. No i jeżeli mama wraca do pracy, to niekoniecznie w tym samym czasie należy odstawiać. Jeżeli chcecie odstawić przed powrotem do pracy, no to chyba trzeba by to zrobić dużo wcześniej, żeby nie było kilku zmian życiowych naraz, bo wtedy dziecko, nie wiem, może dostać za dużego szoku. Także myślę, że z żłobkiem pójdzie nam podobnie. Mam nadzieję, że też w żłobku, jak nie będzie mnie z cycem, to będzie Zosia jeść normalne jedzenie i nie powinno być z tym problemu. Także jestem dobrej myśli. Jeśli chodzi o usypianie, to mieliśmy tylko takie dylematy, że u nas każde usypianie, czy na noc, czy na drzemkę, było na cycu. No a teraz wychodzi na to, że na noc, no to dalej ja ją usypiam na cycu, a na drzemkę to różnie. W zeszłym tygodniu chyba raz czekała tak długo, aż ja przyszłam z pracy i zasnęła razem ze mną. Raz padłyśmy razem, ale to była tak jakby druga ekstra drzemka i to nie było na cycu, tylko po prostu u mnie na brzuchu zasnęła. Natomiast większość zeszłego tygodnia była już tak zmęczona po południu, że zasypiała z Krzyśkiem, tylko było to dużo później, że jak na przykład przy mnie miała drzemki 12-13, to przy Krzyśku zasypiała 13-14, że musiała być bardziej zmęczona. Ale jak jest dziecko bardzo zmęczone, to zaśnie nawet jak nie ma cytusia. Zastanawiałam się tylko, czy nie będzie jakiegoś dramatu i czy mój mąż nie zdecyduje się pomimo odsmoczkowania podać jednak smoczka, na przykład na usypianie do drzemki, ale raz chyba fruwał gdzieś po domu smoczek, ale to dlatego, że wyjęliśmy z jakiejś torby pudełko po smoczku, pudełko na smoczek i był smoczek, ale Krzysiek go nie dawał, natomiast młoda podobno nawet nie bardzo wiedziała, co z nim zrobić. Także nie wróciliśmy do smoczka z okazji mojego powrotu do pracy. Jeśli chodzi o żłobek, to zastanawiam się, jak to będzie, dlatego że niektórzy mówią, żeby dać smoczek do żłobka, ale jeżeli Zosia już jest, nie wiem, trzeci miesiąc odsmoczkowana, to nie wiem, czy jest sens. W sumie mogę dać ten smoczek, ale nie wiem, czy ona go w ogóle będzie chciała. Boję się tylko czego innego, że jeżeli będą inne dzieci ze smoczkami, to żeby Zosia tam nie kradła smoczków innym dzieciom. No ale na to już jakby nie mam wpływu. Ogólnie rzecz ujmując, Zosia jest odsmoczkowana, ale w domu smoczki są pochowane. To nie jest tak, że odsmoczkowałam dziecko i wykładam mu na wierzchu smoczki. A tak jak mówię, jak był w zeszłym tygodniu smoczek, to Zosia się nim nie zainteresowała. Na samym początku, chyba w pierwszych dwóch tygodniach tego odsmoczkowania na muzyce, jak widziała smoczek u innego dziecka, to próbowała to łapać, ale
Ale to mówię, to był początek, a teraz już tak dużo czasu nie używamy smoczka, że mam nadzieję, że nie ciągnęłoby ją do smoczka. Jestem już w domu, Krzysiek pojechał z młodą na muzykę, a ja jestem tak wypruta i wypluta, że miałam coś dla was nagrywać, ale po prostu, nie wiem, wszystko mnie boli, czuję się jakby mnie ktoś baseballem pobił. Krzysiek powiedział, żeby zamówić jakiś obiad, bo mamy zamrożony schab, ale chyba się nie zdąży rozmrozić, a ryby mamy dwa kawałki na trzy osoby, to trochę się nie dzieli. Więc z braku laku zamówiłam pokebowle, bo już po prostu nawet nie mam pomysłu co, jak, gdzie. A jest z kolei tak ciepło, że ja nie mam ochoty, nie wiem, na jakieś pierogi czy takie rzeczy na ciepło. Także pokebowle będą za godzinę, oni też wrócą za godzinę, także w sam raz. A ja właśnie miałam wykorzystać ten czas, jak oni są na muzyce, żeby coś nagrać, jakiś film taki gadany. Mam napisany od jakiegoś czasu scenariusz, od jakiegoś czasu, od chyba półtora roku, może od roku? Nie, od półtora roku, bo jeszcze jak wciąż byłam, to mam napisany scenariusz na film ślubny o tortach. No ale niestety złapała nas epidemia, sezon ślubny 2020 był niewypałem, więc nie nagrywałam tego filmu, nie nagrałam go. Mam napisany scenariusz i chciałam to nagrać, bo znalazłam po prostu w zeszycie ten niewykorzystany scenariusz. Tak mi się żal zrobiło, że może jednak ten temat kogoś by zainteresował. No, ale właśnie tak się czuję, że nie wiem, czy dam radę nagrać. W ogóle widzę, że moje włosy wyglądają jakoś tragicznie, nie wiem, mam suchy szampon na głowie i tak liczyłam, że jeszcze jakoś dzisiaj wytrzyma ta głowa. W ogóle one nawet po umyciu wyglądają już źle, bo wymagają fryzjera, ale na fryzjera jeszcze chwilę muszę poczekać, bo chyba jestem zapisana na przyszły tydzień, czy na ten tydzień? Na ten tydzień. Patrzę na kalendarz, dzisiaj jest 9, to na ten tydzień, na czwartek. O, no właśnie. Może będę wyglądać jak człowiek po wizycie u fryzjera. Na razie wyglądam kiepsko, tu się w domu przebrałam jakąś bluzkę, która jest czysta, ale jest wymiętolona z suszarki. Właśnie, czasem pytacie mnie też o suszarkę bębnową, jak nam się sprawdza. Także nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym coś więcej opowiedziała, bo używamy jej już prawie rok. Na początku dużo pytań dostawałam, ale chciałam jej trochę więcej poużywać, żeby coś o niej opowiedzieć. A teraz już używamy długo, więc mogę się wypowiedzieć na jej temat. Ale dzisiaj to bardzo się nie czuję i widzę, że bardzo nie wyglądam nawet. Także tak sobie myślę, że chyba się położę na kanapie i nie wiem, może sobie wezmę książkę, bo nawet nie mam siły siedzieć przy komputerze. Tak to jest. Czek, planuję, ale no ciężko. A tak naprawdę YouTube jest dla mnie prawie jak drugi etat, także no tak z etatu na etat ciężko. No chyba, że się zmobilizuję, zapnę pośladki i jednak nagram ten film o tych tortach. Kurczę, bo teraz widzę, że na moim kanale przez to, że chodzę do pracy, się mniej filmów pojawia, bo ja nawet nie mam czasu nagrywać vlogów. Więc może jednak powinnam się spiąć i wykorzystać ten scenariusz, który mam napisany, bo napisanie scenariusza też zajmuje trochę czasu. I jednak nagrać ten film o tortach i wykorzystać czas, że młodej nie ma w domu, bo to też jest dosyć istotne, żeby była cisza i spokój. No i tak gadałam, że mi się nie chce, ale matka spięła poślady i postanowiła nagrać ten film o torcie weselnym, także jeżeli ten film już jest na kanale, to ja go podlinkuję Wam tu u góry, a jeżeli go jeszcze nie ma, to pewnie niedługo się pojawi film na temat tortów weselnych. Także mój zeszycik ze scenariuszami jest lżejszy o jeden scenariusz. Muszę zacząć pisać kolejne scenariusze. Zastanawiałam się właśnie, czy są jeszcze jakieś aspekty z tematyki ślubnej, które Was interesują, na które jeszcze nie nagrałam filmów i może o czymś powinnam powiedzieć. Także jeżeli tak jest, to piszcie śmiało w komentarzach. Wiem, że wiele z Was już jest po weselach, bo piszecie do mnie, że trafiłyście na mój kanał właśnie dzięki filmom ślubnym i wzięłyście ze mną ślub, a teraz urodziłyście ze mną dzieci. Także bardzo mi jest miło. Ja oczywiście teraz pewnie głównie będę nagrywać dalej tematykę parentingową, no bo to mnie w tej chwili najbardziej zajmuje, ale ponieważ miałam napisany scenariusz ślubny, to chciałam to wykorzystać. Mam jeszcze kilka pomysłów na filmy o tematyce ślubnej. Myślę, że za jakiś czas jeszcze jakieś filmy się pojawią, natomiast dajcie znać, czy jest jeszcze coś z tego tematu, czego ja na kanale nie powiedziałam, a powinnam. Także to tak.
A propos mojej pracy i nagrywania, właśnie siedzę tutaj z jakimś, pokażę Wam backstage, kilometrowym kablem do mikrofonu. I w ogóle ostatnio tak się śmiałam, dlatego że mój mąż nagrywał film na temat mikrofonów do nagrywania na przykład na YouTube'a, bo sam kupił sobie nowy mikrofon. Ja Wam podlinkuję ten jego film też tu u góry. I on w tym filmie, niby to miała być recenzja jego nowego mikrofonu, ale opowiadał też ogólnie o mikrofonach i powiedział, że jeżeli mamy długi kabel do mikrofonu, to może on się stać anteną i może powodować zakłócenia przy nagrywaniu dźwięku. I bardzo mnie to rozbawiło, dlatego że jakiś tydzień wcześniej, zanim nagrał ten film, pomógł mi kupić 6-metrowy kabel do mojego mikrofonu krawatowego. Ja Wam wrzucałam już ten kabel w poprzednim vlogu, że go mam. Jest to taki przedłużacz, dlatego że oryginalny kabel do mikrofonu kończy się tutaj i w momencie, kiedy mam go pod bluzką, to już nie dosięgnąłby mi do telefonu i nie mogłabym schować sobie tego kabla, więc chciałam jakiś przedłużacz, żebym swobodnie mogła odsunąć sobie aparat na metr, dwa, trzy. No i mąż kupił mi, pomógł mi kupić 6-metrowy przedłużacz, po czym nagrał film o tym, że jeżeli mamy długi kabel do mikrofonu, to taki metalowy, aluminiowy, nie znam się, taki kabel może stać się anteną i może powodować zakłócenia przy nagrywaniu naszego dźwięku. Dlatego on kupił sobie mikrofon z krótkim kablem, taki stojący, który stawia sobie przed sobą, nie krawatowy, stawia przed sobą ten mikrofon, żeby mieć jak najkrótszy kabel, żeby nie mieć zakłóceń. Kurtyna. Dziękuję, mężu. No, także ja i mój długi kabel Was serdecznie pozdrawiamy. W ogóle bardzo zabawne jest nagrywanie z tym kablem, dlatego że on mi się ciągle pląta. To jest trochę tak, jak kiedyś wszyscy mieli zaplątane słuchawki, tak ja non-stop mam zaplątany ten kabel od mikrofonu. Już tutaj nadmiar sobie spięłam gumką, ale to i tak nie pomaga i dalej to się wszystko pląta. Jak nagrywam z ręki, to odpinam to przedłużenie i nagrywam tylko przy pomocy tego oryginalnego, krótkiego kabla. Do tego jeszcze w telefonie muszę mieć przejściówkę z mini jacka na lightning do iPhone'a, także w ogóle tutaj kable, przejściówki, cuda na kiju, a potem mój mąż mówi, że to robi zakłócenia. No ale niestety, marzy mi się bezprzewodowy mikrofon krawatowy, ale to jest wydatek rzędu 1300 zł, jeśli chodzi o Rode. Ewentualnie na jeden mikrofon 800 zł, ale jak już kupować, to zestaw na dwa mikrofony krawatowe, gdybym kiedyś chciała nagrywać wywiady. No, także kable są tańsze, bo ten mikrofon na kablu kosztował 200 zł plus przedłużacz 80, 50, coś takiego. Także no niestety, to wychodzi dużo, dużo taniej. No i tak, i na razie nagrywamy niskobudżetowo. A ogólnie w domu często nagrywam bez mikrofonu żadnego dodatkowego, ale teraz mam tu pootwierane okna i bałam się, że nie będzie mnie słychać. Czasem też mi piszecie, że jakość dźwięku jest zbyt niska, że jest za cicho, że mnie nie słyszycie, więc pracuję nad tym i pracuję nad moją pamięcią, żeby nie zapominać o tym i starać się nagrywać z mikrofonem. Zastanawiam się w ogóle jeszcze nad zakupem jednego mikrofonu do telefonu, takiego, który będzie bezpośrednio wpinany do telefonu, który będzie mikrofonem takim łapiącym z zewnątrz, nie krawatowym. No i właśnie rozważam, czy taki mikrofon jeszcze by poprawił nagrania, czy nie. I czy warto kupować mikrofon do telefonu, czy może jednak aparat. I wtedy mikrofon do aparatu. No ale to są takie rozważania czysto techniczne. A teraz co? A teraz pewnie będę sprzątać ten mój tajny zeszyt ze scenariuszami. Będę się zbierać z salonu i czekam na jedzenie. Jest godzina za 25, po 5 wróci Krzysiek z młodą i po 5 ma być jedzenie, także ja mam jeszcze przynajmniej pół godziny dla siebie, no i może się w końcu położę z książką. A jeszcze Wam pokażę backstage moich nagrań. Za kanapą jest taka oto sytuacja. Nawet położyłam na czas nagrań wentylator, bo trochę mi psuł tutaj kadr, więc wszystko, co jest za kanapą, nie było widoczne w kadrze, więc stwierdziłam, że nie mam czasu tego zbierać i się to ogarnie później. Kadr do nagrań był w miarę spoko, tak? A za kulisami taka sytuacja.
Krzysiek był cały dzień z młodą. Ja teraz tylko dla niepoznaki poprawię ten wentylator, żeby nie było na mnie, że coś tu przewróciłam i żeby młoda się potem tym nie zaczęła bawić, bo to może być niebezpieczne. I przyjechało nasze jedzenie, sushi kushi, tutaj dwa pokebowle i sushi dla Zosi ogórkowe. Także już podaję, bo wszyscy głodni. Ili. Skleroza to się chyba powinno leczyć. Montuję właśnie dla Was tego vloga i oczywiście o czym zapomniałam? O zakończeniu! Także jeżeli ten film Wam się podobał, to koniecznie dajcie kciuki w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, zapraszam na bloga, Facebooka, Instagrama, wszystkie linki w opisie na dole i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!